Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Idziemy teraz tutaj, do tego mostu zwodzonego, gdyż mój niezawodny zmysł poszukiwacza przygód mówi mi, iż czeka nas tam niezła jatka. Nie ma, to nie będzie trudne. Niezła jatka to to, co poszukiwacze przygód lubią najbardziej. Nie, czekajcie, złoto lubią najbardziej. Niezła jatka jest na drugim miejscu. Bart się gdzieś zagubił, ale o to idzie, dzierskim krokiem. Dobra, quick save. I NPK. O, Ifrit. Któż by się tego spodziewał? O nie, oni rozpraszają nasze efekty. Na pomoc! Te potwory mnie palą! Ratunku! Nie jesteś zbyt młody, aby tak mocno promieniować złą aurą? Kim lub czym jesteś? Mamusiu, gdzie jesteś? Pomóż mi, mamusiu, ratunku! O! Co mam zrobić? Ci panowie są naprawdę brzydcy. Dobra, ale rzucę mimo wszystko jedność obronną. Trzeba coś zrobić. Ty masz robić to co zwykle. Słucham. Wy też? Nie zgadnę, ogień tutaj nie za bardzo zadziała. Gotowe. Ale mamy jeszcze coś innego niż ogień. Nie, mamy na przykład kwas. O! Dobra, wypróbujmy ten kwas. Może gdzieś tak tutaj. Rzuciłeś obronną zapewne, tak, więc teraz rzuć, nie wiem, jakąś modlitwę. Ty rzucasz? Proste. Sorry, nie ta broń. Tak, w międzyczasie zauważyliście, że Krasnolud jest już w swojej normalnej postaci. Wystarczyło jeden odpoczynek i wrócił na naturalnej postaci, więc tyle. Wow, Paladyn otrzymuje niezłe bęcki. Co chwilę będzie mu potrzebna pomoc. A najlepsza obrona to atak. Czekam na rozkazy. Więc za chwilę się tym zajmiemy. Gdzie to jest to uzdrowienie? Tutaj. Ładnie, ładnie. Otrzymali obrażenia od elektryczności. Co jeszcze możemy im tam rzucić? Nawałnica kwasu chyba nie weszła, ale teraz są za bardzo spici, żeby rzucać im nawałnicę. Siedmioroczu. Do tej pory nie wiem, jak ten czar działa. A, rzucę sobie lodową nawałnicę. Może gdzieś tak tutaj. Może go złapię. A ty się bij. No, chyba złapał nawet więcej osób niż chciałem. Ale dobra, problem z Ifrytami załatwiony. Teraz tylko poczekamy, aż ten blizzard minie. Okej. Okay. Teraz zapewne chcielibyśmy wiedzieć, co to za gówniarz się tutaj kręci. Dlaczego ma taką złą aurę? Chociaż jest takim jeszcze gówniarzem. Tak, zabiliśmy tę bestię na śmierć, prawda? To, zabiliśmy je na śmierć! Nie jesteś zbyt młody, by tak mocno promieniować złą aurą? Co to? Całe miejsce jest złe! Nie ja! Jestem tylko chłopczykiem! Taki z ciebie chłopczyk, jak ze mnie chimera. Gadaj kim lub czym jesteś. On chyba nie chce gadać. Może chce gdzieś przejść? O! Dobra robota, teraz w mojej najbardziej naturalnej postaci ogłaszam się twoim panem i arcykapłanem. Panie? Dziś możecie mnie uratować, zaostrzając mój apetyt. Czuję wielki głód, gdy moja uczta została brutalnie przerwana przez Ifryta, którego pomogliście mi zabić. Dlaczego zostałeś zaatakowany? Powód, dla którego Lord Prys...
Peiros miałby tak oczywisty sposób łamać nasz układ, narażając się na gniew Legionu, jest dla mnie nieznany. Odnajdę jednak Izabelę i rozwiążę tę zagadkę, gdy tylko załatwię moje interesy z tobą. Legionu? Legionu Chimery? Pytasz tak, jakby istniał jeszcze inny, taki potężny Legion. Propozycja półsmaczycy dla Cedry Ilzebech i Zbelach była szczera. Jej warunki satysfakcjonujące. Półsmaczyca? Szeninka? Tak, tak. Tak się nazywała jeden mieszaniec z drugim. Tworzą w twarz na neutralnym gruncie i pakt Yuan-Ti z Chimerą przynosił same korzyści. To znaczy do tej pory. Ona tak się nazywała. O jakim pakcie mówisz? Po zlikwidowaniu szlachty Kuldehar i dostarczeniu do nas, jego mieszkańców, ciepło i trwałość jego drzewa umożliwi nam rozkwit. A jaka była wasza rola w tej umowie? To całkiem proste. Naszym zadaniem było wykorzystanie niezbyt doskonałego systemu obronnego, który wznieśliśmy w oczekiwaniu na wtargnięcie hordy z Kuldehar. Mieliśmy uniemożliwić przejście każdemu, kto nie jest legionistą. Za chwilę stracisz swój własny system obronny. Nieustępliwi do końca. Podziwiam męstwo swych ofiar. Dam ci teraz szansę na pogodzenie się z bogami. W co tam wierzysz? Jedno z nas wkrótce zginie. Gdy wszystko już zostało powiedziane i zrobione, to tak się zawsze kończy, nieprawdaż? Dobro kontra zło. Porządek kontra chaos. Ogień kontra lód. Życie kontra śmierć. Ciało kontra stal. Dopóki to tobie podobni będą wyrządzać szkodę krajowi, powodując bezmyślne konflikty zmierzające do anarchii, tacy jak ja przy każdej sposobności będą się wam przeciwstawiać. Wasza troska i zdecydowanie wynagrodziły was bogactwem mądrości, o którą modlę się do wielkiego węża Seta. A teraz stawiajcie śmiało do walki, abym miał o czym opowiadać moim następcom. Ma ze sobą paru przyjaciół. A więc potrzebujesz prawdziwego. Ale wiecie co? Myślę, iż nie chcę słuchać, co on tam ma nam do powiedzenia. Więcej już się nasłuchaliśmy. Z pewnością się ze mną zgodzicie. A, uciszenie. Niespodzianka. A przy okazji jeszcze. Yo, dog. I've heard you like magics. So I put a fireball in your face. So you can fireball while you fireball. Tak. Czekałem już od jakiegoś czasu, żeby to powiedzieć, ale nie miałem lepszej okazji. Tak, zdecydowanie potrzebujesz leczenia. No nie przesadzaj, nie jest aż tak źle. Tylko wystający bebek jest trucha. Mała tarcza dla Tandera. I po sprawie. Kolejny wąż. A gdzie tamten gość uciekł? Chyba tam gdzieś. Czujesz lekki powiew przychodzący z południowo-wschodniego rogu pomieszczenia. O, one już mają co jeść. A kolejny wąż. Potworny wąż. Ciekawe, jak to brzmiało po angielsku. A mały krąg leczenia. Zanim pójdziemy tam, gdzie tamten gość uciekł. Chyba tam uciekł. O, kolejny wąż. O, powtarzam się znowu. Ten. Przeszukamy to pomieszczenie. Co my tu mamy? Ciało kobiety, jakieś kolejne ciało. My kolekcjonujemy tylko ciała kotów, więc sorry. Co my tutaj mamy? Całkiem niezła kolekcja dziwnych wywarów. Weźmiemy to. To nie wiem, co to jest, więc weźmiemy.
Nie wiem, a reszta to takie, nie wiem, jakieś coś. Dobra, słucham. Przebadamy część z nich. I zapewne część wyrzucimy. To jest oczywiście esencja duchowa. To sobie zatrzymamy. Dziwny wywar. Wiesz, tyle o tym wywarze, że jest dziwny. Wywar Histachi. To oczywiście wyrzucimy. Niezaklęty wywar Histachi. Jeżeli ten, kto wypije wywar, nie zdoła wykonać skutecznego rzutu, nawet trzymałaś wówczas zapalnie na chorobę. Bla, 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 bla. Nic ciekawego. A to wygląda jak żółć. Napar mumii leczy choroby. Ta. Ciekawa nazwa. Co my tutaj mamy? Jest tu wąski tunel zbudowany z myślą o wężach, lecz w pojedynkę jedna osoba za drugą udałoby przejść przez niego przycisnąć. A, jakaś pułapka. Może być więcej pułapek, więc uważajmy. Ej, patrzcie! Złoto! Lubimy złoto, tak jak już wspomniałem. Lubimy też zatruwać i... UNT. Ta. To, co piją. Dobra, teraz przeszukajmy to. Coś mi mówi, że znajdziemy tutaj coś cennego, jak... O, 1000 sztuk złota. To zdecydowanie jest cenne. Medalion zagubionych wyznawców. Co to miałoby być? Nie wiem, bla, 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 bla. Nie chcę mi się czytać. Jeśli medalion to zostanie zniesiony na miejsce spoczynku świętego mściciela, miecz ten powstanie z ziemi i będzie ponownie służył w zwalczaniu sił zła. Aha. Więc stąd to miałem, tak. Dobra, do tego wątku jeszcze wrócimy. Jadowite słowa. Czymś, co zdecydowanie można zranić kogoś. Konopnia na lina. A tak, przeciążenie. Zapomniałem, że jesteś bardzo słabym paladynem. O, 1000 sztuk złota, 1000 sztuk złota. Wezmę sobie, dzięki. Trochę więcej shinies, jakaś tarcza. I pełny ekwipunek. Cyk, 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 cyk. To, nie wiem, damy może bardowi. Grobowiec czerwonego kła. Plus jeden przeciwko pociskom. Może zrzucać płomienie Agnazara raz na dzień. A, ciekawe. Plus 3, odporność 2 na magię. Plus 4 przeciw pociskom. No i przeciążony jesteś. Może to krasnolud sobie złapie. Łapkę. Broń obręczna w użyciu. Co? Nie będziesz używał tarczy z bronią obręczną w użyciu. Sprowadzanie, więc to sobie nie poczarujemy. Ale co to dzieje? Że z ust rzucającego wydobają się żmije. Ta. Dosyć dosłowne, jadowite słowa. Czego? Załatwione. Dobra, co jeszcze tutaj mamy? Mnóstwo strzał. Szkoda, że nie zestrzałem strzał. Jakiś pierścień. Założę się, że to jakiś pierścień odporności. Kolejny. O! Niewidzialność raz dziennie. To brzmi przydatnie. Plus jeden do zręczności. Regeneracja. Nie mogę się rozdzielić. Dobra, zostawimy to tak jak jest. Może zapamiętam o tym, że on ma pierścień niewidzialności. Jakby co? Kolejny. Szkielet. Ci co? Pozycje obronne jak zwykle. Rzucił się na kapłana. Spoko. Jestem. Twoje rozkazy. Pytanie, czy to już była ostatnia sadzawka? Wiesz, chcieliśmy koniecznie zatruć wszystkie te sadzawki. Dlaczego? Nie pytajcie mnie. Ale po prostu chcieliśmy. Jakieś rozkazy? Tak, mam rozkaz. Idźcie do przodu, wytrójcie wszystkie sadzawki, jakie spotkacie po drodze. Wytłuczcie wszystkie UNT, które spotkacie po drodze. I zbierzcie im złoto. Oraz, nie wiem, języki czy coś innego. Dobra, tutaj chyba nic nie ma. Ktoś jakby czarował. Tak.
Dobra, skoro wytruliśmy wszystkie UNT, tutaj powinny gdzieś otworzyć się przejście. Przynajmniej gdzieś tutaj było. Dajcie mi chwilę, tudzież... O, tu, tam jest. Powinno być otwarte. Jeżeli nie jest otwarte, to znaczy, że coś zrobiliśmy źle. Nie będzie z tym problem. Klinicznie działa na zasadzie prymitywnego, lecz wymyślnego systemu hydraulicznego. Dalsze oględziny pozwalają dostrzec cieniu kierurki podłączone do każdego rogu drzwi znikające w cieniu. Dły odór trucizny jest wierny dochodzący do drzwi, drażni twoje powonienie. Zamienia w porządku. Dobra. Szukamy tego, czego nie wytruliśmy. Czy tutaj była jakaś sadzawka? Chyba nie. Czy mamy jakąś jeszcze? Mamy truciznę, ale nie widzę żadnych sadzawek. Czy tutaj nie było czegoś do naciśnięcia? Chyba nie. Coś zrobiłem źle. Teraz trzeba poszukać tego. I to naprawić. Tak się już to dzieje. Tutaj nie mamy żadnej sadzawki. Tutaj już zatruta. Halo? Tutaj też zatruta. Tutaj chyba żadnej nie było. Dobra, tak to już bywa w grach RPG. Czasami coś działa, czasami nie. A czasami coś się przeoczyło i przez następną godzinę się tego szuka. Zrobione. Może przejdź tam jeszcze z powrotem. O, żelazny golem. Skądżeś ty się tu wziął? Wiecie co, mam propozycję. Tak. Wejdźmy tam wszyscy i mu pomóżmy. W porządku. No. Co? Ty gdzieś tylko tak odciągnij. To wszystko, na co cię stać? No dobra. Jest to może najlepsze umiejscowienie tej trującej chmury. Załatwione. Ale chyba przyjdzie nam. Przeżyjemy to. Dobra. Paladin dostaje bełski, więc może rzucimy na niego większą tarczę dla Thundera. Tak, żeby przeżył. Tyle roboty. A tak mało. No ludzie, ten żelazny golem ma naprawdę dużo ataku. No, ale Paladin nam nawansował. Szczęście w nieszczęściu. To wszystko? Szczęście, że nam Paladyn awansował. Nieszczęście jest takie, że dalej nie wiemy, co jest, co źle zrobiliśmy. W gotowości w każdej chwili. Spróbuj tam pójść teraz, może. Słucham. Zamień, zrozumiałem. Czy jest tu coś ciekawego jeszcze? Chyba nie. Potrzebujesz mnie? Nie zawiodę. Mamy odór trucizny, bla 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 bla. Dlaczego to nie jest otwarte? Pytam się. Dobra, wiecie co? Życzenia? Zrobię tutaj małą przerwę. W międzyczasie postaram się odnaleźć to coś, czego co przegapiłem, otworzyć tam te drzwi. No i dziękuję wszystkim za uwagę. I niedługo następny odcinek. Na razie. Tak.